Dzisiaj liturgia słowa daje nam Psalm 69, który jest lamentacją, który jest, można powiedzieć, krzykiem człowieka, który jest doświadczany przez różne wydarzenia. I już nas od samego początku tego psalmu widać, że ten lament, ten krzyk człowieka jest kierowany do Pana Boga. Może nie jako oskarżenie, ale wylewane serce przed Panem Bogiem. Trudności związane z życiem, trudności może nawet z prześladowaniem kogoś, kto jest blisko Kościoła, kto jest gorliwy dla Pana Boga. I jest nawet użyte takie sformułowanie, że gorliwość mnie pożera. To znaczy, że być może można być pobożnym aż tak bardzo, że będzie to widoczne u innych, w oczach innych i będę mógł być z tego powodu piętnowany. Mogę przeżywać konkretne trudności z powodu tej mojej gorliwości. Myślę, że jest tutaj takie balansowanie pomiędzy tym, co Panu Bogu się należy, a pomiędzy tym, co ja w swojej gorliwości chciałbym Panu Bogu dać, a być może co nie jest wcale konieczne do tego, żeby Panu Bogu się to podobało. I ten człowiek, i my możemy się też w nim odnaleźć, wylewa po prostu te swoje dylematy przed Panem Bogiem i uczy się w dobry sposób trwać przed Bogiem na modlitwie i oddawać Mu chwałę, oddawać cześć w taki dobry sposób, jaki Pan Bóg chciałby, abyśmy oddawali. Czyli nie musimy przesiadywać cały dzień w kościele, nie musimy mnożyć naszych modlitw, ale to musi być tak zbalansowane, aby był też czas na ludzi, na kontakt z drugim człowiekiem. Chwałę Panu Bogu też można oddać właśnie przez kontakt, przez rozmowę, przez dobre słowo z drugim człowiekiem. I to też się Panu Bogu podoba. Dlatego ten psalmista jest dla nas przykładem tego, że uczymy się modlitwy, ale pytamy się Pana Boga: Panie Boże, co się Tobie podoba? Jak Ty chcesz, żeby Tobie oddawać chwałę? Jeśli są trudności, to oddajemy je Panu Bogu, ale Panie Boże, Ty mi pokaż, co jest dobre, a co wymaga korekty, a ja się na to godzę.